I na koniec faktów. Wirtualne okulary w grze o najwyższą stawkę. Maleńka dziewczynka, maleńkie organy i guz nadnercza. Też mały, żeby precyzyjnie go usunąć i nie uszkodzić sąsiednich narządów, chirurg z Warszawskiego Instytutu Matki i Dziecka sięgnął po wirtualną rzeczywistość i jest realny sukces. Marek Nowicki. Pani Marta Kigielewicz przeżywa najcięższe chwile w życiu. Urodziła dziecko, ale wyszła ze szpitala bez dziecka. Teraz przed blokiem operacyjnym rodzice czekają w napięciu na wieści, bo ich ukochana 5-tygodniowa córeczka ma właśnie wycinanego guza nadnercza. Na początku jest silna, dzielna, nie brakuje jej sił. Także wierzymy, że wszystko się skończy bardzo dobrze. Bardzo małe dziecko, małe narzędzia operacyjne i jeszcze mniejszy guz nadnercza, który trzeba wyciąć bardzo dokładnie. Dlatego chirurg prowadzący podczas operacji założył wirtualne okulary i obracał palcami wirtualny obraz guza, decydując, jak go przyciąć. To żółte to właśnie guz. Tak dokładnie nie widziałby tego w rzeczywistości w ciele niemowlaka. Innowacja musi wnosić jakąś korzyść, tak? Musi być korzyść dodana. To nie może być tak, że zrobimy coś inaczej, ale zajmie nam to tyle samo czasu, wysiłku i stresu. Taka innowacja nie jest innowacją, tak? Mówi dyrektor Instytutu Matki i Dziecka, podkreślając, że wirtualne okulary kojarzące się dotąd raczej z grami komputerowymi w tym wypadku służą do walki o życie dziecka. Dzięki dużemu, wyraźnemu obrazowi lekarz może guza wyciąć dokładnie, nie zostawiając komputerów. Murek nowotworowych, a jednocześnie nie uszkadzając sąsiednich narządów. Jesteśmy zadowoleni z przebiegu tej operacji. Usunęliśmy guz nadnercza prawego u dziecka, także kończymy ten zabieg. To guz już po wycięciu. W laboratorium sprawdzą, czy nie ma w nim komórek nowotworowych, a prześwietlenie oksanki wykaże, czy wycięty został dokładnie, czyli jak to mówią lekarze, radykalnie. Jeżeli ten zabieg będzie radykalny, tak jak tego oczekujemy, jeżeli się okaże, że wszystkie inne wykładniki są ujemne, to może być tak, że to będzie jedyne leczenie dla dziecka i dzięki temu będzie mogła Oksana wrócić do domu i rozwijać się tak jak wszystkie zdrowe dzieci. Na to bardzo liczą rodzice. Radość, bo cieszy się dzieckiem, chce nim się cieszyć jak najdłużej, martwi się. Jest to takie przeplatanie i tych wspaniałych uczuć i tych gorszych i zmartwień, jest to wszystko. Wszystko naraz się przewija po prostu przez głowę. Po operacji chirurg wychodzi do rodziców i informuje ich, że na ten moment wszystko jest dobrze. Teraz czas na ciąg dalszej terapii już z udziałem ojca i matki.